Bardzo serdecznie otwieram 35. uroczystą sesję Rady Gminy w Majdanie Królewskim. Na początku witam bardzo serdecznie czcigodnego księdza prałata, księdza Władysława Wodarczyka. Witam siostry służebniczki, siostrę Marię i siostrę wraz z siostrą przełożoną, siostrą Lucyną Bohenę. Witam bardzo serdecznie panią Irenę Polny. Witam bardzo serdecznie księży rezydentów, księdza Tadeusza Reichela oraz księdza Jana Włosza. Chociaż są nieobecni, co prawda, ale bardzo serdecznie witam ludzi. Może dojdzie. Witam pana wicestarostę powiatu kolbuszowskiego, pana Wojciecha Cebulę. Witam bardzo serdecznie gospodarza naszej gminy, pana wójta, pana Jerzego Wilka. Witam zastępcę wójta gminy, panią Janinę Wójtowicz. Witam skarbnika gminy, panią Małgorzatę Letniowską. Witam panią prezes Akcji Katolickiej, panią Elżbietę Szczur. Witam bardzo serdecznie księdza dziekana dekanatu raniżowskiego, księdza proboszcza Chrząbki, księdza Stanisława Augustyna. Witam księdza Dariusza Jarbiełę, ksiądz wikary z Chrząbki, ale jest nieobecny. Witam bardzo serdecznie panią dyrektor szkoły podstawowej w Chrząbce, panią Elżbietę Filę-Gołąbek. Witam panią dyrektor szkoły podstawowej w Klatkach, panią Ewę Buzio. Witam pana sołtysa i zarazem radnego Rady Powiatu, pana Stanisława Kropcia. Witam radnych Chrząbki, panią Annę Trawińską, panią Lidię Kolano i pana Kazimierza Trawińskiego. Witam bardzo serdecznie wicedziekana dekanatu raniżowskiego, księdza Andrzeja Caga. Witam panią dyrektor szkoły podstawowej w Komorowie, panią Ewę Łebcuch. Witam radnych Komorowa, panią Kazimierę Wargacką i pana Jana Ziębę. Witam sołtysa Komorowa, pana Tadeusza Stygę. Witam bardzo serdecznie księdza proboszcza parafii Majdan Królewski, księdza Romana Dylonga. Witam księdza Łukasza Popiaka. Witam panią dyrektor szkoły podstawowej w Majdanie Królewskim, panią Zofię Kowalską. Witam panią dyrektor przedszkola w Majdanie Królewskim, panią Teresę Romaniec. Witam serdecznie pana dyrektora gimnazjum w Majdanie Królewskim, pana Waldemara Wachowskiego. Witam radnych powiatu, radnych gminy Majdanu Królewskiego, pana Antoniego Deca, pana Bogdana Górnaka, pana Waldemara Kamińskiego i moją skromną osobę. Witam sołtysa Majdanu Królewskiego, panią Elżbietę Wola. Witam pana dyrektora Muzeum im. Księdza Kardynała Adama Kozłowickiego i zarazem radnego powiatowego, pana Dariusza Wcikota. Witam bardzo serdecznie prezesów Towarzystwa Przyjaciół Majdańszczyzna. To jest pana Edwarda Kopcia oraz pana Wilhelma Magdę. Witam serdecznie dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzostowej Górze, panią Małgorzatę Franuszkiewicz. Witam radnych Brzostowej Góry, panią Lucynę Buczek i pana Franciszka Gołąbka. Również sołtysa Brzostowej Góry, pana Tadeusza Dowiaka. Może go jeździć. Witam bardzo serdecznie sołtysa Rusinowa, pana Stanisława Magdę. Księdza proboszcza Woli Rusinowskiej, księdza Mieczysława Marszałka oraz pana dyrektora Szkoły Podstawowej Woli Rusinowskiej, pana Stanisława Skibę. Witam radnych Woli Rusinowskiej, panią Krystynę Kowylską i pana Ryszarda Deptucha, zarazem sołtysa tej miejscowości. Witam księdza proboszcza Kuty Komorowskiej, księdza Ryszarda Oleksaka. Może dojedzie.
Witam panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Płycie Komorowskiej, panią Małgorzatę Kamińską. Witam radnych Płyty Komorowskiej, pana Leszka Planuszkiewicza i pana Kazimierza Kopcia. I pana sołtysa Płyty Komorowskiej, pana Henryka Hałkę. Bardzo serdecznie witam. Witam państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Witam mieszkańców Majdanu Królewskiego, gminy Majdan Królewski, przybyły na tą wspaniałą uroczystość. Jeszcze raz serdecznie państwa witam. Pozwolę sobie, proszę państwa, wygłosić takie słowo wstępne, krótkie. Szanowni państwo, ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak mawiał, że historia nie tworzy się sama, historia to konkretni ludzie. Słowa te pięknie oddają ogrom zasług w tworzeniu historii naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Majdan Królewski. Czcigodnego księdza prałata Władysława Wodarczyka, głównego bohatera dzisiejszej uroczystości. Ksiądz Władysław Wodarczyk był i jest dla nas wzorem kapłana głębokiej wiary. To człowiek czynu. Jego pracowitość, zaradność, determinacja i oddanie parafii na zawsze pozostaną widoczne, choćby w wybudowanych przez niego kościołach w Kucie Komorowskiej, Komorowie, czy w pięknie odrestaurowanym kościele Majdanie Królewskim. Kilka pokoleń mieszkańców naszej gminy mówi o nim, że to dobry człowiek i oddany kapłan. Wiele osób doświadczyło od niego życzliwej rady, pomocy i wsparcia w trudnych chwilach życia. Ksiądz Władysław Wodarczyk to równocześnie człowiek o wielkiej kulturze osobistej, emanujący optymizmem i poczuciem humoru. Nasz dzisiejszy gość honorowy nigdy nie pragnął pochwał. Pracował, nie licząc na honory i podziękowania. Przy ogromie zasług, takt i skromność księdza Władysława Wodarczyka budzi wielki szacunek. Władze kościelne doceniały oddaną pracę księdza Władysława Wodarczyka, nadając mu tytuły i godności honorowe. Również prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował go Srebrnym Krzyżem Zasługi. W uznaniu zasług księdza Władysława Wodarczyka z inicjatywy Akcji Katolickiej, działaczy lokalnych i mieszkańców Majdanu Królewskiego Rada Gminy Majdan Królewski nadała księdzu Władysławowi Wodarczykowi tytuł honorowego obywatela gminy Majdan Królewski. I teraz bardzo proszę panią prezes Akcji Katolickiej, panią Elżbietę Szczur, o krótkie przedstawienie postaci księdza Władysława Wodarczyka. Bardzo proszę. Ksiądz prałat Władysław Wodarczyk urodził się 26 listopada 1937 roku na wsi Połoczyckim. W roku 1955